Dzisiaj powiemy o nawożeniu, ale zanim do tego dojdziemy, powinniśmy powiedzieć o jednej rzeczy, że musimy wykonać badania naszej gleby. Wykonują to specjalistyczne laboratoria, tam będziemy mieli całe spektrum naszej gleby. Przed posadzeniem winnicy możemy dowiedzieć się, czego jej brakuje i uzupełnić te elementy. Później my co 2 lata zlecamy badania naszej gleby i wiemy, co się z nią dzieje, czego brakuje, czego jest w nadmiarze. W nadmiarze zwykle nie jest. Ale również mieliśmy wielkie szczęście, że 2 uczelnie, jedna toruńska, druga bydgoska, zainteresowały się naszą winnicą. I to w zakresie gleby. To daje dużą możliwość spotkania się i dowiedzenia się masę ciekawych rzeczy na temat gleby od ludzi, którzy posiadają tytuły profesorskie, ale też i są praktykami. Wykonywana była tak zwana morfologia gleby. To mniej więcej znaczyło, że pracownicy tych uczelni wykonali głęboki wykop na 1,40 m i zaznaczyli poszczególne warstwy gleby, określając, jakie są jej cechy i z czym się to wiąże. Aby omówić zagadnienia związane z nawożeniem, zaprosiliśmy dzisiaj pana Zachariasza, któremu oddaję głos. Nazywam się Zachariasz Czeresiński, reprezentuję firmę Neochem. Firma zajmuje się importem oraz dystrybucją odżywek oraz nawozów dolistnych, mieszanek azotowo-organicznych, organiczno-mineralnych oraz w głównej mierze wsparciem agronomicznym rolników, hodowców, plantatorów, w tym również winiarzy. Jak każda roślina, winorośl, aby mogła owocować, rosnąć, wegetować, musi zostać dobrze nakarmiona. Myśląc o karmieniu rośliny, mamy tu oczywiście myśli wodę, słońce, podłoże, ale też nawozy. Nawozy, czyli makroelementy, azot, fosfor, potas, a także mikroelementy, które są również bardzo istotne dla całego cyklu odżywiania rośliny. Dlaczego nawozimy? Dlaczego odżywiamy rośliny? Rośliny nawozimy dlatego, by dać im optymalne i jak najlepsze warunki wzrostu, dostosowane do ich wymagań, do ich zapotrzebowania. Trzeba rozróżniać makroelementy od mikroelementów. Myśląc o makroelementach, mamy te podstawowe, które determinują cały plon: azot, fosfor, potas. Winorośl w ciągu całego cyklu swojej wegetacji, w ciągu 1 roku, potrzebuje 100 kg azotu, 120 kg potasu i 20 kg fosforu. Zgoła odmiennie sytuacja wygląda z mikroelementami, których dawki są nieporównywalnie niższe niż makroelementów. Mowa tu o 150 g boru, 100 g żelaza, 100 g cynku, 100 g manganu, 60 g miedzi oraz 3 do 8 g molibdenu. Oczywiście wszystkie dawki, o których mówimy, dotyczą 1 hektara w całym sezonie. Dlaczego azot jest taki ważny w odżywianiu roślin, w nawożeniu ich? Dlatego, że to on determinuje nam wielkość uzyskanego plonu. Skąd brać azot, w jakiej formie go używać, w jakiej formie nawozić mikroelementy i makroelementy? Bez dwóch zdań, najzdrowszym i najbardziej pożądanym przez rośliny nawozem jest to, co daje sama natura, czyli obornik. Dawka 50-60 ton na hektar aplikowana co 2 lata zapewni nam zdrowy, silny wzrost rośliny, odpowiednie napowietrzenie gleby, odpowiednią zawartość azotu, która wystarczy spokojnie na całe 2 sezony, a może i dłużej. Oczywiście obornik to nie tylko azot, ale cała masa innych niezbędnych roślinie pierwiastków, aby ta mogła rosnąć zdrowa. Znajduje się tam też fosfor, potas, ale co najważniejsze, cała gama mikroelementów prosto z natury, dla natury. Winorośl to roślina, która bardzo lubi gleby odczynie obojętnym bądź lekko zasadowym. Co zrobić w przypadku, gdy nasze analizy glebowe wskazują pH nieidealne, najczęściej zbyt kwaśne?
Sposób jest bardzo prosty. Wapno. Dla usprawnienia różnych procesów w glebie warto też nakarmić glebę kizerytem. Dawki makroelementów na hektar to azot 100 kg, fosfor 20 kg i potas 120 kg. Makroelementy, czyli azot, fosfor, potas, to pierwiastki, które odpowiadają za ogólne karmienie naszej rośliny. Natomiast trzeba wiedzieć, że równie istotne dla całego procesu uprawy i dokarmiania roślin są także mikroelementy. Zasadność uzupełniania diety winorośli w mikroelementy można porównać do beczki, tak zwanej beczki Liebiga, prawo minimum. Jeżeli w jednej naszej beczce zabraknie chociażby jednej listewki, tej najcieńszej, bądź będzie ona tylko w połowie tak długa jak cała reszta listew, niestety, ale nabierzemy do tej beczki tylko tyle wody, jak daleko sięga nam ta właśnie najcieńsza listwa. I tak właśnie jest z mikroelementami. Jeżeli zabraknie nam choćby pozornie tak mało istotnego molibdenu, cóż to za dawka, kilkanaście gramów na hektar. Ale jeżeli właśnie tego pierwiastka będzie ubytek, niestety, ale nie możemy liczyć na maksimum wydajności naszej plantacji. Innymi bardzo ważnymi mikroelementami są chociażby bor czy żelazo. Boru podajemy 150 gram na hektar, żelaza 100 gram. Bardzo istotne są też cynk, mangan, miedź. Tą ostatnią warto podać w dawce 60 gram na hektar, zwłaszcza w okresach wczesnej wiosny, tuż po przymrozkach. To właśnie w okresie wczesnej wiosny, zaraz po ustąpieniu przymrozków, miedź może nam zapewnić uodpornienie winorośli na choroby grzybowe. Warto wiedzieć, że trzy sztandarowe azot, fosfor, potas można też podawać dolistnie. Oczywiście w tym przypadku nie ma to na celu dokarmienie rośliny tak dobrze i tak sycąco, jakbyśmy robili to doglebowo. Jednak aplikacja dolistna, chociażby azotu, może nam wzmóc pobieranie go z gleby. Jest to na tyle istotne, że w okresach suszy, jaka od kilku lat jest obecna w Polsce, makroelementy, które aplikujemy doglebowo, w wyniku suszy zyskują formy nieprzyswajalne dla rośliny. Dlatego właśnie warto, aby azot czy wapń podać roślinie też dolistnie. Winorośl bardzo sobie ceni naturalne podejście. Nie bez powodu mówiliśmy o oborniku jako najlepszym nawozie dla winogron. Dlatego też musimy zwracać uwagę, w jakiej formie podajemy roślinie każdy nawóz, zwłaszcza odżywki dolistne. Dobrą decyzją może być tutaj zdecydowanie się na mikroelementy w fuzji z aminokwasami. Co ważne, aminokwasy muszą być w pełni pochodzenia roślinnego, dlatego że to właśnie aminokwasy roślinne mają bardzo podobny kod genetyczny do rośliny, którą chcemy przecież nawieść. W momencie, gdy aplikujemy substancje o kodzie genetycznym zbliżonym do naszej winorośli, możemy być spokojni o to, że roślina bardzo szybko przyswoi w pełni całą dawkę podawanej substancji. Aminokwas sprawdza się również w czasie suszy, kiedy działa najszybciej, najsprawniej i jak najmniej inwazyjnie dla rośliny. Są cztery fazy, w których winorośl pobiera, absorbuje składniki pokarmowe. Pierwsza faza od momentu pąkowania do kwitnienia. Szczególnie intensywnie pobieranie, czy to przez korzeń, czy dolistnie, odbywa się w ciągu ostatnich kilku do kilkunastu dni przed pełnią kwitnienia. Wtedy jest to dobry moment na aplikację nawozów dolistnych, odżywek, mikroelementów czy aminokwasów. Kolejną taką fazą jest około 2 tygodni po zakończeniu kwitnienia. Wtedy jest to idealny moment na drugą dawkę odżywek. Następnie
kilka tygodni od momentu zawiązania się owoców. Wówczas możemy pryskać naszymi odżywkami winorośl choćby co 10-14 dni. Bardzo istotne, nie pryskajmy roślin w pełnym nasłonecznieniu, bo narażamy je na poparzenie liści. Odłóżmy nasze zabiegi do wieczora bądź nocy. Stosowanie odżywek, w których nośnikami są aminokwasy roślinne, pozwala nam na mieszanie ich z różnymi innymi substancjami, takimi jak środki ochrony roślin, chociażby fungicydy. Co więcej, możemy wówczas mieszać różne mikroelementy razem i podawać je w jednym oprysku. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie tutaj w winnicy przy talerzyku, która już drugi sezon jest pod naszą opieką technologiczną. Liczę, że może być nas więcej. Zapraszam do współpracy.